3-2-0, siemanko, z wami to ja, Damian OP 2-1, jestem brudny, bo ponieważ tylko miodę i muszę najszybciej jak potrafię pójść załatwić jedną sprawę. Przepraszam za moją wadę wymowy, ale zostawcie za to łapkę w górę, jak mnie szanujesz. A w dzisiejszym odcinku będzie vlog pod tytułem Rzucamy śnieżkami. Zasubskrybuj łapkę w górę, zostaw i udostępnij ten film, żeby debile obejrzały ten film. A ja sobie idę pomalutku do kolegi właśnie, bo się nim umówiłem na 17. porzucać się śnieżkami, bo ponieważ jak jest śnieg, to trzeba porzucać, bo ponieważ że on chciał po prostu ten kolega przypomnieć sobie dzieciństwo. Widzimy się jak będę u kolegi. Bo nie ma czasu, bo ponieważ trzeba już wychodzić. Idę widzowie pomału, bo ponieważ jest ślisko, muszę uważać, żeby ja oczywiście się nie poslinął, żeby nogi nie złamał na tym śniegu, bo jest oczywiście śnieg zamarznięty. Maseczkę mam, ale taką sytuację miałem tydzień temu, właśnie, jak słyszałem od kolegi, bo byliśmy na pacerku w lesie nawiedzonym, nagrywałem odcinek. Jak jeszcze tego odcinka nie widziałeś, to zapraszam na kanał Damian OP221, gamingowy kanał. I to będzie filmik, oczywiście tym lasem. Ten las jest nawiedzony na serio, naprawdę. Właśnie. A to ja chciałem poprosić słucham muzyki. I właśnie disco polo lubię, bo ponieważ z disco polo fajnie się bawię. I jestem na ulicy u kolegi, idę powolutku właśnie, żeby głowy sobie nie rozwalił, jakbym się poslinął prosto na kamień. Idę po prostu, żeby dojść bezpiecznie. A, tą sytuację z policją, ja idę sobie, maskę miałem zdjętą, bo tak wyglądało, jakbym na sobie nie miał tej maseczki. A policja sobie jechała, sobie normalnie kontrolowała niezecnych ludzi i ludzie którzy czekają przepisy, a ja nie miałem maseczki, a oni oczywiście ta policja na mnie się spojrzała. Bóg było, dwóch policjantów. Spojrzali się na mnie i nic się stało, bo pewnie policja miała wyjebaną na tą młodzież. A ja takiego stresa złapałem, myślałem, że zatrzymają się, koguty wącą, właśnie, i wyjdą i ja proszę wylegitymować się. I teraz się mocno serce biorę, ale tak pominęła, spojrzali się na mnie, dalej jechali, nawet się nie zatrzymali, a ja jestem blisko, widzimy się jak będę na miejscu. Jestem widzowie, bo ponieważ muszę ulepić sobie śnieżki, ale brudno. Jak będzie samochód jechał, to trzeba uważać po prostu, nie mamy, nie rzucaj, my będziemy, on będzie tam i tam, ale nie pokazywali. Będzie scena rzucenia samochodu, bo ponieważ najpierw samochody będzie żółty jechał samochód, to nie wolno rzucać, bo ponieważ to może być sąsiad, który groził ma koledze, że na policję za rzucenie śniezku. Rzuciłeś? A ja teraz ulepię sobie. A jakby ulepił takiego wielkiego jak bałwan i rzucił? Razem rzucimy. Byłoby lepiej. A masz jakieś? No razem, na śmietniku. Trany fardy na tym śmietniku jest. O taki mam widzowie, jeden taki oczywiście się znalazłem. Ale nie ma światła, bo jest o tu i tutaj. Jak będzie samochód jechał, to rzucę właśnie po to, żeby ten samochód miał napisane subskrybuj. Ale mi w nogi. Nie widać, bo ciemno jest. Tutaj to ja zebrałem, po to żeby rzucić, a jedna mi się nie udało rzucić, bo po niej ksaki poleciało. Co się dzieje? Nie. Najlepiej z kamerą, bo lepiej widać. Chodźcie tam, chyba rękawiczkę, nie, rękawiczkę mam tą, tutaj. Ja sobie przygotuję, bo tutaj fajna taka górka jest. Słabo widać, ale osiedle. O tutaj ta górka właśnie. I przepraszam za te światła, ale to górka oczywiście jedną. A ty tą zbierzesz, bo tu jest twarde. Nie, czekaj, bo jest. Nic się nie widać, jakby coś chciał. A tutaj są te ksaki. Tutaj baza kolegi. Właśnie.
które umożliwiają skrąbać nie przed rzucaniem. On rzuca, bo ponieważ że ładnie samochód jedzie, to rzuca. Jak jedzie brzydki, to rado czasu to sobie rzuci. Sąsiadów to on nie rzuca. Rzucam. Tylko będę musiał sobie wziąć śnieg. Taki mały. Taki. Żeby mieć śnieg, ale żeby po prostu rzucić. A myślę, a to pewnie sąsiad set. To jest twarde, widzowie. Ale nie rzucaj ta siebie. Bo ponieważ możecie mieć głowę rozwaloną. Nie róbcie tego, widzowie. Dbajta o bezpieczeństwo innych ludzi. Najlepiej ulepcie bałwana i rzucaj ta wyznaczony w miejscu bezpiecznym, nie? Was zaboli. To se proście drugą osobę za ból. To i pierwsza moja kulka, ja sobie panie kulki sobie porobię. Bo ponieważ wcześniej stałem mi pamięć w telefonie. Was nie musiałem zwolnić. Jedzie? No rano musiała przygotować. Jak ten flash jest, to lepiej widać właśnie na śniegu. Ja jedną ręką, sama mam jedną ręką sobie, że właśnie lepiej. Tu mam taką, byle jaka, ale żeby po prostu rzut celny był. Jeden, dwa. A tu sobie, o jedzie. Uciekam. Ja myślałem, że uciekamy, bo jeszcze zostały mi dwie. Trafiony był? A to spoko. Co? Uciekamy? A co? Nie, pewnie dalej pojechał. Muszę, bo tutaj ciemno jest. Uważaj, bo ja tu dwie ulepiłem. Nie, sy, bo to jest ta. Rozwaliłem. No, że dzisiaj fajnie się klei właśnie ten śnieg. Taki klejący jest. No. Po to, żeby każdy wiedział, jakie życie. Robię tak jak Fris, pokazuje swoje życie prawdziwe. On też wszystko jedzie? Nie widać, bo jest mgła. I Janusz idzie? Ja nie, on myślał, że idzie po prostu wysiadł z samochodu i żeby na dorwę. Nie trafiłem, bo saki poleciało znów dwa razy. A to jakiś badele, nie wiem co to jest. A, bezpieczeństwo. Że nie wpaść do dziury. Tak jeszcze oczywiście jedna została, ale zimno ręce, bo ponieważ za tamto co trzymam, traci zimno. Śnieg. Ładny nawet ten śnieg. Dzisiaj to po prostu jestem zadowolony z tego śniegu, że ładnie się klei. Nie rozdupcie się śnieg, bo ponieważ dobra powinna temperatura do śniegu.